tak naprawdę zima jest takim momentem, gdzie zawsze te driftowe samochody się rozwijają i jakiś krok do przodu się robi. My co roku tak naprawdę w zimę po pierwsze rozbieramy cały samochód do, można powiedzieć, do zera i budujemy go, można powiedzieć, od początku na nowo, ulepszając te rzeczy, które nas denerwowały albo nie działały tak jak powinny. W zeszłym roku zmieniliśmy całą konstrukcję zawieszenia i to była bardzo duża zmiana, bo samochód zyskał bardzo dużo trakcji. Ale zawsze za tym idzie inny problem. Jeżeli coś ulepszasz w jednym miejscu, to w innym miejscu coś przestaje działać, więc tak naprawdę ulepszając trakcję i polepszając zawieszenie, samochód zrobił się bardzo trakcyjny, przez to zaczęło nam, można powiedzieć, trochę brakować mocy. Tak naprawdę w tym roku skupiliśmy się mocno na właśnie polepszeniu sprawności i reakcji na gaz, bo to jest coś niezbędnego, bo w drifcie bardzo często jedzie się pełnym gazem oczywiście, na chwilę puszcza się gaz, bo trzeba na przykład użyć ręcznego i znowu pełny gaz. I ten moment, gdzie dodajemy pełny gaz, musi być, no, jakby samochód musi znowu wpaść na obroty bardzo szybko. Zmieniliśmy trochę podzespoły silników, które wydają nam się, że będą lepsze. Popracowaliśmy dosyć mocno nad chłodzeniem samochodu, bo jednak te 30-40 sekund jazdy, bo generalnie w drifcie jedziemy 30-40 sekund i tak naprawdę w tym krótkim czasie jedziemy bardzo mocno, obciążamy silnik, jedziemy praktycznie na maksymalnych możliwościach silnika, bardzo mocno rosną temperatury, więc układ chłodzenia też zmodyfikowaliśmy, poprawiliśmy. Usztywniliśmy trochę tylną część samochodu, żeby samochód lepiej się, jeszcze bardziej stabilnie prowadził w zakręcie. No i oczywiście dużo takich małych modyfikacji, które pomogą na pewno przy też komforcie jazdy, ale też przy serwisie samochodu. Zmieniając jakiś podzespół, jakąś część, zawsze jest ryzyko, że ona nie będzie działała albo musimy ją przetestować, więc tak naprawdę modyfikując coś, najważniejszym jakby testem jest po prostu test w prawdziwych warunkach, czyli wyjeżdżamy na tor i sprawdzamy. W tym roku postaramy się, jest taki plan, że dużo wcześniej będziemy mieli gotowy samochód, więc będzie też dużo więcej czasu na takie testy samochodu, żeby sprawdzić, czy to wszystko po prostu działa przed sezonem.